Proszę Państwa, witam serdecznie na konferencji prasowej poświęconej gali boksu zawodowego, która odbędzie się 17 marca w naszym tutaj, waszym przepięknym kurorcie Krynica. Chciałbym Państwa prosić, ponieważ wydarzyła się bardzo przykra rzecz dotycząca naszej grupy, mianowicie jeden z naszych wieloletnich sponsorów, naszych przyjaciół, opiekun, powiedziałbym nawet duchowy, Paweł Kołodzieja, Andrzej Cichy, dwa dni temu zmarł niestety i odszedł do tego lepszego świata. Chciałbym Państwa prosić o minutę ciszy, żebyśmy w ten sposób przynajmniej uczcili odejście Andrzeja. Bardzo Państwa proszę o ustanie. Doczekaliśmy się jako grupa tego, że nasz, powiedziałbym w cudzysłowie, wieloletni talent, który drzemał w Pawle Kołodziei, doczekał się chyba swojej godziny. Walka o tytuł mistrza świata. Nazywa się ta ściana Pablo Hernandez z Kuby, zawodnik niemieckiej grupy Sauerland, który teoretycznie czekać będzie na zwycięzcę tej walki, która odbędzie się 17 marca tutaj w Krynicy. Parę dni temu dosłownie przyszła propozycja z federacji IBF, to jest według fachowców uznawana za jedna z dwóch równorzędnych najlepszych federacji boksu zawodowego na świecie, WBC i IBF. Przyszła propozycja dla Pawła, żeby przygotował się na połowę marca do walki, której zwycięstwo w tej walce jednemu z zawodników uczestniczących da prawo walki o tytuł mistrza świata. Czuję niesamowitą radość z tego powodu, że doczekałem się tego momentu w tej karierze. Czekałem na to od początku praktycznie. Przygotuję się optymalnie do tej walki. Zrobię po prostu w 100%, odrobię zadanie domowe. Tylko po to, żeby zostać mistrzem świata. Taki jest mój cel, to jest moje przeznaczenie i tak będzie. Cała Krynica trzyma za Ciebie kciuki, będzie trzymać, wierzymy w Ciebie. Jesteś naszą klubą naszego miasta. Jesteś marką, która godnie reprezentuje Krynicę i wierzymy w Ciebie i trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że to będzie super fajna, udana impreza sportowa. Dziękuję bardzo. Spotkają się po prostu dobrzy, bardzo dobrzy zawodnicy, którzy stoczą, mam nadzieję, fascynujący pojedynek, który na długo zapadnie w pamięci kibiców z Krynicy. Namawiam wszystkich mieszkańców Krynicy do tego, żeby się sprężyli, żeby przyszli na halę, żebyśmy tą halę zapełnili, żeby ta hala żyła i żebyśmy słyszeli ten wspaniały doping, który potem niesie się, mam nadzieję, po górach, będzie niósł się po górach. W postaci mistrz, Paweł, mistrz, to po prostu siarki przechodzą, jak ludzie w ten sposób skandują wspaniale.